tym filmie chciałbym pokazać Wam montaż zlewozmywaka w blacie wykonanym z płyty kompaktowej HPL. Cześć, nazywam się Janusz Laskowski, jestem doradcą technicznym w firmie Flyderer. W tym filmie chciałbym pokazać Wam montaż zlewozmywaka w blacie wykonanym z płyty kompaktowej HPL. Wcześniej wykonaliśmy otwór dopasowany pod zlewozmywak oraz nafrezowaliśmy na centrum obróbczym wręg, w którym osiądzie nam rant tego zlewozmywaka. Najpierw przymierzę, czy jest wszystko dobrze dopasowane. Jak widać, zlewozmywak, rant tego zlewozmywaka jest w jednej płaszczyźnie z blatem, a więc możemy już na stałe przykręcić taki zlewozmywak. No i teraz wyjmę go, aby dokonać przykręcenia, montażu właściwego. Zlew został osadzony w wykonanym otworze i do trwałego przykręcenia, przymocowania tego zlewu do blatu wykorzystamy takie zaczepy metalowe, śruby. Wkładamy tutaj w specjalnie przygotowane uchwyty. I kolejno z każdej strony do takich uchwytów wkręcamy te zaczepy. Ja oczywiście teraz wstępnie je przykręcam, natomiast potem mocno oczywiście przykręcę jeszcze wkrętarką, aby mocno dociągnąć. Mamy przymocowane wszystkie zaczepy, przykręcone. Za chwilę odwrócę ten blat, abyśmy zobaczyli, jak jest osadzony w płaszczyźnie blatu i jak mocno się trzyma. Zlewozmywak został przykręcony na zaczepach, które widzieliśmy. Mocno osadzony, solidnie. Jednocześnie rant zlewozmywaka jest w płaszczyźnie blatu. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.